No to jestem w Morciotte. Jeśli czytamy po włosku Morciotte czy Morkotę, nie mam pojęcia. Jest to wioska, która jest okrzyknięta w 2016 roku najpiękniejszą wioską w Szwajcarii. Tutaj, gdzie jestem, czyli przy brzegu jeziora, jest to część, która jest świecka, a w wyższej partii wioski jest część katolicka. O, jest niesamowita włoska architektura. Jest przepiękna. Palmy, drzewa. Podziwiajcie ze mną. Tak wyglądają ulice tej pięknej wiosce. Torre del Capitano. Obiekt historyczny wciśnięty pomiędzy domy. Ukrzyżowanie, kaplica frontowa z 1591 roku. Do kościoła pielgrzymkowego Santa Maria del Sasso prowadzi droga krzyżowa.
a szlakiem są schody, których jest 404. I można się tutaj przechadzać uliczkami. Są trzy albo dwie kaplice. Na razie znalazłem jedną, która jest przepiękna. I co jest fajnego? Biegają jaszczurki. Jest mnóstwo jaszczurek. Co chwilę gdzieś słychać, jak się krzątają w krzakach. Kaplica boczna San Carlo została zbudowana w 1581 roku. Santa Maria del Sasso można podziwiać freski z różnych epok, organy zbudowane około 1700 roku oraz piękną kamienną kopułę. Chowali tutaj samych ludzi zasłużonych i artystów, malarzy. I tutaj kończy się szlak z Monte San Salvador do Morciotte. Jak dla mnie bomba. Polecam wszystkim, żeby teraz wrócić do parkingu. Można wrócić oczywiście tym szlakiem z powrotem, bądź pojechać autobusem, który kursuje do Paradiso, albo wybrać opcję łodzią. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach.